Słuchaj, ciulu, jak się masz? Zobacz do lusterka i spytaj się, kim jestem? Dlaczego tak wyglądam? Co ja tutaj kurwa robię? Jeżeli jesteś grubą i nieprzyjemną osobą, jeżeli nienawidzisz siebie, możesz się powieszyć. Albo zmień swoje życie. Zdrowo jedz, dużo warzyw, idź do psychologa na terapię i stań się lepszym człowiekiem. Albo możesz objąć swoje wady, że jesteś brzydkim i paskudnym i leniwym i grubym kutasem bez ambicji. I wtedy słuchaj, dzisiaj robimy jedzenie dla paskudnych ludzi, robimy jedzenie dla ciebie, bez warzyw, bez niczego, tylko skrobia, tłuszcz i sól. Dzisiaj to kurwa depresja. Jeżeli nie jesteś całkiem niedorozwinięty, to wiesz chyba, jak się kurwa makaron gotuje. Ale tym razem nie rób tak, jak normalnie się robi, tylko wpierdol ten makaron do garka i zalej wodą dokładnie, żeby usłoniła makaron. Widzisz tutaj, tylko mało wody. Bo w tej wodzie później będzie tyle skrobi i będziemy używali ten makaron i nie przelejemy przez sitko, tylko od razu makaron z garka wpierdolimy do tego resztę jedzenia i kurwa będziemy mieli jedzenie, kurwa. Uważaj i rób tak. Trochę soli, ale też uważaj z solą, nie dlatego, że sól ci, kurwa, serce rozpierdoli, dlatego, że nie wylejemy wody, dlatego wszystka sól zostanie tutaj po pierwsze i po drugie ser też będzie słony i dlatego za dużo soli to nie będzie dobry, jeżeli nie dobry, to kurwa kto to będzie jadł? I pokrywkę kurwa załóż, przecież nie jesteś, co z tobą jest? Jeżeli nie założysz pokrywki, to kurwa wyparuje woda i potem co będziesz miał? Woda ma wejść do makaronu, czy nie rozumiesz tego? No i widzisz, po kilku minut gotów jest makaron i widzisz tutaj woda jest biała, makaron jest fajny, taki klejący, z tą skrobą i dobry. I tutaj mam cheddar i to jest chyba jakiś szwedzki taki do niczego cheddar. Jeżeli masz dużo pieniędzy, to kup angielski, jeżeli nie masz dużo pieniędzy, to weź jakiś tylko słony i tłusty ser polski, to też będzie dobry. I na tarczę, widzisz tutaj, ale nie wystarczy tego. Więcej tłuszczu, bo to jest dla paskudnych, grubych grubasów bez ambicji, to wpierdol do patelni olej i masło. Ja używam oliwkę, bo lubię tego smaku, trochę za zdrowe, zdrowa jest ta oliwka. Jeżeli nie chcesz tej zdrowy, to wpierdol normalny jakiś tani olej i będzie dobrze. I masło. I tutaj mamy rozmarinę. I rozmarina da taki dobry smak. Nie będziemy zostawiali rozmariny. Nie bój się, tego zielonego nie będzie. To tylko na smak, żeby infuzja do tłuszczu była. Dlatego tutaj wpierdol do oleju i niech to trochę tutaj roztopi się i ugrzeje się. I trochę tutaj chili też mam, piri-piri, bo chcę ten smak na języku i troszeczkę proszku z trzostka. I proszek, jak kurwa to po polsku mówi? No, suszony czosnek. Trochę tego, bo to daje dobry smak. Wymieszaj i pomału z ogniem. Jeżeli na pełną pizdę to włączysz, to masło i ten proszek spali się i będziesz gówno miał.
troszeczkę mąki i troszeczkę mleka i wymieszaj to pomału i jeszcze raz uważaj, żeby to nie koagulowało. Wymieszasz, masz taki sosik. Teraz możesz wyrzucić to, bo już dało smak, tą rozmarinę. I jeszcze tłuszczu, śmietanki tutaj wpierdol i masz. Teraz ten tarty ser, ale zostaw trochę tego sera, bo będziemy, zobaczysz, napierdolem to i do pieca później. Ale tu mamy sosik, widzisz tutaj jaka ładna konsystencja. I tu masz ten makaron gotowy tutaj. Dużo, tak jak powiedziałem, tutaj skrobi i to da dobrą konsystencję. Dlatego wpierdol tu, wymieszaj sosikiem i masz. Można tak od razu jeść, jeżeli nie możesz poczekać. Ale jeżeli możesz poczekać, jeżeli kurwa nie spieszy się, to dalej robimy. Tu mam bułkę tartą do tej i pytasz się, no ale kurwa gdzie, przecież nie mam już tego sera. Mówiłem ci, żebyś zostawił trochę sera, czy nie? Mówiłem ci, żebyś trochę został, jeżeli nie zostawiłeś, to kurwa nie będziesz miał. To nowy ser kup albo idź w pizdu. Troszeczkę oliwki, troszeczkę sezamkowy olej. I tutaj uważaj z tym, bo tutaj jest witamina C. Jeżeli naprawdę nie chcesz witamin, to nie wpierdalaj tego, ale to dobrze wygląda, dlatego wpierdalam trochę pietruszki. I wymieszaj to. I tutaj do tego wpierdol tak płasko. Połóż trochę tego, to roztopi się. I do pieca na wysoki ogień, żeby to tylko roztopiło się i trochę koloru dostało i gotowe. Bo w środku to już gotowe, jeszcze nie musisz bać się. To tylko, żeby troszeczkę koloru miało. I tutaj masz, zobacz. I gotowe. I tak można jeść. Ale to jest trochę za ciężkie, żeby jeść. Takie jest w brzuchu, tylko ta kurwa cię będzie kręciło wszystkie ten tłuszcz i sól. To trochę jest fajnie dodać octu. To tutaj robimy taki sosik, to Amerykanie to powiem, kurwa, to nie jest przez do mac and cheese, ale nie musisz być Amerykaniem, możesz trochę zrobić taką fuzję, bo jesteś hipsterem albo jakiś, kurwa, niedorozwinięty. To tu mam wiosenną cebulę, taką azjatyczną, w Azji dużo tego jedzą. Normalną cebulę też możesz dać, jeżeli... I troszeczkę oleju i upiec to. I tutaj mam troszeczkę trzemnego miodu dobrego, troszeczkę soli, octu, to jest trzemny taki balsamikowy ocet, możesz normalny ocet zwykły używać. I masz taki słodko-kwaśny sosik. I teraz co? Będzie tutaj pomału mówił, że to jest dobre? Nie. To kurwa takie dobre i tłuste, że wielkie chuje będą ci rosły z dupy, to takie dobre!